Halo, halo, witamy Państwa. Ten mecz komentować będą Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy na spotkanie towarzyskie. Ciekawe, jak zaprezentują się oba zespoły. Dziś gra Lech Poznań przeciwko Fiorentinie. Przyjrzyjmy się dzisiejszemu ustawieniu na boisku piłkarzy. To może im dać prowadzenie. Jeftić! Coś niesamowitego. Piłka po strzale odbija się od obrońcy i trafia do siatki. Powtórce będzie widać, jak czysto trafił tę piłkę. Fantastyczna technika, świetne uderzenie, piękna bramka. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Przypomnę, że prowadzi poznański Lech. Marco Benassi. Tereo. Pedro Kiba. Atakuje Lech. I piłka wybita do przodu. Wołodymyr Kostewicz. Łukasz Trałka. Pedro Kiba. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję. Maciej Gajos! Marco Benassi. Tereo. Dobra okazja. Ładnie obronił ten strzał, ale piłka nadal w grze. Pedro Kiba. Marco Benassi. Tereo. No, czas na dośrodkowanie. Koniec akcji, obrońcy. No, będzie gol. Znalazł się tam, gdzie być powinien. Zablokował strzał. Nie dawali rywalom ani chwili wytchnienia, aż wreszcie zdołali odebrać im piłkę. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci. Uderza! Piłka odbija się od słupka, nie będzie z tego gola i wraca do gry. Pedro Kiba. Ależ pech, proszę Państwa. Jak nie bramkarz, to aluminium. Gdyby to wpadło, mielibyśmy... remis. Jeftić. Maciej Gajos. Wołodymyr Kostewicz. Może stąd strzelać. Jest gol! Trybuny szaleją, proszę Państwa. Co za emocje. Fantastycznie wypracowana sytuacja. Wyjście sam na sam z bramkarzem i przepiękny gol. To musi być przykra sytuacja dla bramkarza. W zasadzie niemal sięgnął już tej piłki, ale jednak nie udało mu się obronić. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. No i prowadzą w tym spotkaniu 2-0. Marco Benassi. Kevin Dix. Może teraz ruszyć skrzydłem.
Marco Benassi. Teraz przejęli to podanie i co dalej? Marco Benassi, Cristoforo. Przeciwnicy przejęli. Gytkier, Jeftić, Wołodymyr Kostewicz, Beretu, Marco Benassi. Odzyskali piłkę w środku pola. Darko Jeftić, Wołodymyr Kostewicz. Dobrze, do przodu. No cóż, wybił, ale wprost pod nogi rywala. Bardzo dokładnie, wprost za plecy obrońców. Cristoforo. Ależ teraz luka na skrzydle. Oddaje strzał. Ależ obrona, brawo! Co za instynkt! Wydawało się, że nie będzie tu żadnych szans i czasu na obronę, ale jednak bramkarze mają te swoje sztuczki, widzą więcej. Piłka dośrodkowana z rogu. Szkoda, niecelny ten strzał. Ale główkował naprawdę nieźle. Pedro Tiba. Jeftić. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala, chcąc uśpić jego czujność, by z tej pozycji może uderzyć. Tak, gol! Piłka wpada do bramki! Fantastycznie! Kapitalnie się zachował. Posłał piłkę prosto w dolny róg. Bardzo trudny do obrony strzał. Fantastyczna precyzja. Umieścił piłkę w dolnym rogu bramki. Rewelacyjnie dziś gra. Może zapisać sobie na konto już drugie trafienie. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. Te dwa zespoły dzieli przepaść, jeśli chodzi o poziom gry. Marco Benassi. Tereo. Fatalne podanie, no i strata. Dobre podanie za plecy obrońców. Ajajaj, było bardzo blisko, ale wynik wciąż utrzymuje się niekorzystny. Koledzy z drużyny patrzą z niedowierzaniem. To mógł być gol na wagę złota. Punkt zwrotny w całym meczu. Obronił, to była ładna główka, ale gola nie ma. Rzeczywiście strzał znakomity, tyle że golkiper świetnie sobie z nim poradził. Wrzutka w pole karne. Dobry strzał na bramkę po rzucie rożnym. Naprawdę szkoda, ciut niecelny. Coś mi się zdaje, że grając tak dalej, wkrótce strzelą gola. Pedro Tiba, Maciej Gajos. Jeftić. Gytkier. Wspaniale przechwycił. Maciej Gajos! I piłka w rękach bramkarza. Marco Benassi, Cristoforo. No, udało się przejąć. Cristoforo. Koniec pierwszej. Rozpoczęła się druga połowa. Wynik jest bardzo jednostronny. Kevin Dix. Nikt teraz nie przeszkadza. Daleko wybijają. No, mogą teraz skarcić rywali.
Wołodymyr Kostewicz. Ma dobrą okazję do strzału. I zażegnane niebezpieczeństwo przez rywali. Szkoda, mógł przejąć. Niewiele brakowało. Marco Benassi. Od początku spotkania uważnie gra, teraz też celnie zagrał. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Nie mógł chyba sobie wyśnić lepszej pierwszej połowy, prawda? Świetnie mu idzie. Dwie bramki to nie przelewki. Wydatnie pomógł zespołowi objąć prowadzenie i utrzymać się do końca pierwszej połowy. Trener uznał, że pora na zmiany. A rezerwowy na pewno da z siebie wszystko. Dobre, skuteczne podanie. Tereo. No, może być groźnie. Fiorentina. Ależ nieudane podanie. Co za głupia strata. Strzela! Koniec tej akcji. Bramkarz łapie piłkę. Gejtkier. Pedro Kiba. Ależ ładne, techniczne zagranie. Grając piłką, zmuszają rywala do biegania i tracenia sił. Może zdecydować się na strzał. Gol! Jest piłka w siatce! Brawo! Świetnie uwolnił się od obrońców, a później, będąc już sam na sam z bramkarzem, nie zmarnował tej doskonałej okazji. Mamy powtórkę kolejnej bramki. Jednostronne to spotkanie. Rywale nie potrafią dotrzymać im kroku, ale już w tej chwili zaczyna się pogrom. Spójrzmy na to z innego kąta. Zaczynamy być świadkami bardzo jednostronnego widowiska. Marco Benassi. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. Ale szpech, piłka ląduje wprost u przeciwnika. Darko Jeftić. Szansa na oddanie strzału. Broni bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Marco Benassi. Dobrze antycypował intencję podającego. Jeftić! Ajaj! Nie ma bramki! Doskonała praca obrońcy. Nie pozwolił mu spokojnie złożyć się do tego strzału. Przez chwilę było gorąco. Kevin Dix. Edinilson Fernandez. Beretu. Miralas. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Piłka poza placem gry. Rywale wznowią grę od własnej bramki. Rogne. Łukasz Trałka. Aj, teraz strata. No, strzela! Wybronił ten strzał. A utrzymał piłkę w rękach. Będziemy mieli zmiany. Zawodnicy czekają już przy linii bocznej. Trener zaraz wprowadzi któregoś z nich do gry. Trałka. Maciej Gajos. Gejtkier. Ma możliwość odegrania. Dobra okazja do oddania strzału. Niestety piłka poszybowała daleko od bramki. Edinilson Fernandez.
Wspaniale przechwycił. Piłkę przejmują rywale. Edinson Fernandez. To już końcówka tego. Świetnie, precyzyjnie. Dojdzie chyba do tego prostopadłego podania. Będą mieli szansę, będą wykonywali rzut rożny. Krótko rozegrany rożny. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Dobra okazja. Jest gol, niestety obawiam się, że niespecjalnie wpłynie on na końcowe rozstrzygnięcie. Grał jak w transie, aż nie wierzy, że pierwszy raz skapitulował. Rzeczywiście jest w wielkiej formie, ale nie miał wsparcia obrońców. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Cztery do jednego, trzy bramki różnicy. Raczej nie do odrobienia. Jeftić. Maciej Gajos. Robi się niebezpiecznie. Kevin Dix. Pecela. Minęła 84 minuta. Tylko 6 minut do końca. Bardzo dokładnie, wprost za plecy obrońców. Może dośrodkować. Posłał piłkę na dalszy słupek. Gol! Taka bramka na otarcie łez, bo nie sądzę, żeby jeszcze ktokolwiek wierzył w ich sukces w dzisiejszym spotkaniu. Przez większość meczu przewaga drużyny przeciwnej była aż nadto wyraźna. Dobrze, że teraz w samej końcówce pokazują sportowego ducha, że grają do końca. Ależ piękne rozegranie i śliczny strzał. Brawo. Ależ piękna akcja, perfekcyjne dośrodkowanie. Jak widzimy, piłka ląduje w siatce. Tego po prostu nie dało się zmarnować. Co za główka, kapitalna bramka. Znalazł się w idealnym miejscu. Wielokrotnie powtarzałem, piłkarz też musi pracować głową. Cztery-dwa, różnica wyraźna, w miarę bezpieczna. Ale czy taki wynik uda się utrzymać do końcowego gwizdka? Gytkier. Darko Jeftić. Okazja, ale przejmuje piłkę w polu karnym. Ostatnie 120 sekund, no plus to, co doliczy sędzia. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. I teraz atak drużyny Fiorentiny. To może być bramka kontaktowa? Ależ był bliski trafienia po raz drugi w tym meczu. Dobrze uderzył, ale bramkarz był we właściwym miejscu. Beretu. No, strzela! Jest! Bramka! Już tylko jedno trafienie dzieli ich od wyrównania. Tylko albo aż, bo czasu na przeprowadzenie kolejnej udanej akcji zostało już naprawdę niewiele. Będzie bardzo ciężko, ale i bardzo ciekawie. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Jest 4-3. Oba zespoły lepiej dzisiaj zdecydowanie atakują niż bronią. I pewnie będziemy mieli emocje. Nie ma wątpliwości. Koniec spotkania.